wyleciałam ze sklepu i się wszystko mnie denerwuje. Wszystko. Co chwila mnie nie będzie widać. Dobra, wiecie co, ja znowu powyciągam, tego dużo nie jest na blat i za chwilę wam się pokażę. Jedziemy na trampolinę, ale Laura nie jedzie. No to jak nie jedzie, to niech sobie nie jedzie, niech siedzi w domu. Kurde, wiecie co, ja jak miałam tyle lat, to też pamiętam, że wolałam ze starymi nie jechać, ale szkoda, no. Szkoda. I to nie chodzi o to, jak tam ktoś gdzieś napisał, że... A zresztą, dobra, nieważne. Pokażę wam zakupy i tyle. Gdy emocje już opadną i tak dalej, bo wiecie, zdenerwowałam się, no. Słuchajcie, ja nie tylko chodzę z uśmiechem do ucha, od ucha do ucha, też mam takie nerwowe dni czy coś w tym stylu, bo jestem tylko człowiekiem, a już na pewno jestem wybuchowym człowiekiem i bardzo, bardzo nerwowym. Także jakbym nie jedną osobę spotkała, to te rączki. Dobra, pokażę wam zakupy. Kupiłam tylko dwa mleka i... Nie, dwa łaciate i jedno takie. O! Wiecie co, ja jak się wkurzę, to później tak pół dnia chodzę i lamentuję. Nie wiem, czy wy też macie tak, że jak jedno was wkurzy, to później będziecie chodzić i piłować mordę przez cały dzień. Ja tak mam, dopóki się nie uspokoję. Dobra. O wszystko będę się czepiać, o byle co. Przecenione na 46 pensów, te też na 46. Pieczarki, jogurt, jeden. Deserki do dzisiaj dla dzieciaków. Dwa sery mozzarella ze względu na to, że dzisiaj robię pizzę. Do jogurtu czy tam do płatek. Jagody. To do pizzy. Czosnkowo. Pomidorowa pasta, wiecie, na pizzę będę kładła. Później, jak to się nazywa? Dobra, zapomniałam, nieważne. I awokado. To by było na tyle i jeszcze będzie Lidl. No i tutaj już w Lidlu niewielkie zakupy za 8,80. Dwie puszki duże, czyli... Czyli te, bo nie było w opakowaniu. Później dwa sery, kartę, jeden jasny, później ciemny, obydwa bardzo lubię, do pizzy. Tak samo oliwki z papryką bodajże. Tak. I jajka. I to by było na tyle. Ja już jestem ubrana odpowiednio do skakania. Mam nadzieję, że nie trzeba tam bukować, bo się zdenerwuję. Jak wrócę, to będziemy robić pizzę, jedziemy tylko na godzinę. Cennik jest chyba 10,95 za godzinę na osobę, plus trzeba wykupić sobie skarpetki za 2 funty, więc 12,95 za osobę za godzinę. Na tyle jedziemy. Myślę, że na pierwszy raz to będzie wystarczające, także zabieramy się i nie, zabieramy się, zmykamy i jedziemy na wycieczkę. Bo jedziemy do innego miasta, także bum! Pokażę wam widoki, bo do środka kamery raczej nie wezmę. Szybki rzut taśmy. Tak się prezentuję, tak wychodzę. Tylko mam rzęsy dzisiaj. Nawet brzwi nie mam zrobionych. I kolczyki. Fajne są te spodnie. A, wy jeszcze ich nie widzieliście. Z Primarka. Będzie filmik, co kupiłam, także wkrótce. Jutro chyba wrzucę, albo pojutrze. Także pa! Lecimy. Thank you.
do Airspace i idziemy sobie na trampolinę. Byliśmy w jednym miejscu. Byliśmy w jednym miejscu, ale tam takie mniejsze było. O, a my dzisiaj tacy sportowcy, nie? Na sportowo. Ja nie lubię chodzić w sportowych rzeczach na miasto, ale dzisiaj nawet w sklepie byłam. Na zdrówko. Na zdrówko. Pokaż się, jak wyglądasz. Ślicznie, ślicznie. Patrz na tamte auto. O, następny, na zdrowie. A ja mam... Dobrze, kochanie. No. Także tak jak... To jest jakaś restauracja. W Resorku zawsze są restauracje. Czyli znaczy, że może być mniej. Może być więcej, także idziemy tam. Słuchajcie, zobaczcie jaka... Jezu, jakbym miała ten... po jakimś... Gazy to śmierdzi tu czymś. Krowami. Krowami właśnie, ale było super raśnie, normalnie. Patrzcie, jakie jesteśmy muchomory, nie? Rasen? Dekło? A fajnie. Chciałbym przyjechać kiedyś. Robimy trampolinę na podwórko. Będziesz skakał z mamą? Mama, nie ma rów. Też są rów. Tak, jak będziemy... Jak będzie... No, film obejdzie za każdym razem? Nie, nie, takie same będą zasady. Dlatego, że to są zasady bezpieczeństwa. Ale mi się nic nie stało. Tak, a ostatnio przyszłeś z rozwaloną wargą, bo skakałeś u kolegi. I co? Pogadajmy o tym. No to nie będę skakał na kolegi. Normalnie. Super raśnie było, a teraz idziemy do domu. Mazia będzie robiła pizzę. Ocieraj mi się szybciej. Bo nas przewieje. Z jaką miną. Do zobaczenia w domu. W domu zrobiliśmy sobie pierw kawcie i... Tak. Mi się wylało. O Jezu, znowu ci wylałam tą kawę. I ten, salceson. Taki ładny, na deserek. Dzisiaj... Widziałam! Dzisiaj... Dzisiaj zaczynamy obiad od deseru. A co? Kto nam zabroni? Super było, a zanim się pizza zrobi, to trochę potrwa. Co nie? Więc zjemy sobie... No schowaj to, schowaj to. Czemu się czaisz? Nic się nie czaję. Co chciałeś powiedzieć? Nic nie chciałem powiedzieć. Zanim pizzę zrobię, to trochę to zajmie. Także idziemy sobie posiedzieć, później wam jeszcze pokażę. A... Wyganiasz mnie? Tak, nie. Jesteśmy teraz w kuchni. W sumie to ja pozmywam naczynia, a Misiek kroi na pizzę, przygotowywuje wszystko. Tam z tyłu. O, jest. Misiu? Nie, nie będę mu przeszkadzała, bo się sobie zara palucha. Oła! Serio gadasz do mnie? Dobra, dobra, kto lubi spędzać czas ze swoją połówką w kuchni? Bo ja bardzo. Szkoda, że tak rzadko mamy na to czas. Zawsze mi każesz robić coś, co nie lubię.
No, obieranie cebuli, krojenie. No, ale... Pomóc ci? No, może cebulowe. Albo nie. Ale to tak jest, aż się zaburzyłam. Kobiety zawsze tak robią, bo to jest... My tu rządzimy w kuchni i najczęściej my coś tam robimy. No, znaczy nie mówię, że wy nie, panowie, że wy nie robicie, bo są też panowie, którzy więcej czasu spędzają w kuchni niż my kobiety. Także tutaj role mogą być podzielone, tak samo jak są podzielone u nas inne obowiązki. Ale chodzi mi o to, że fajnie jest spędzać czas, zawsze można się pośmiać, coś tam podyskutować i... Można. Podjadać właśnie. A jak ja mam teraz mówić z pełną buzią? No właśnie, kultury są. Byłem ciekawy, jak z tego wybrzmiesz. Ha, ha, ha. No i tak. No i ciasto już się nad ten. Na grzejniczku ładnie piesek tu przyszedł, bo chyba czas będzie pokroić z salami zaraz. I piesek przyszedł już chyba wyczuł. Co? Przed pokroicami. Nie, on przyszedł zjeść. Czy ja pokazywałam wam jeszcze chlebki, jakie upiekłam? Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że dużo materiału mam nagranego. Mam nadzieję, że spodoba wam się po raz kolejny filmik. Dobra, idę zmykać. Muszę zobaczyć jakieś ciasto i troszkę jeszcze włączyć grzejnik. I za chwilę będziemy działać. Tak się prezentują obydwie pizze. To jest ta nasza, a to jest ta podwójna. Światło mamy bardzo kiepskie, co musicie nam wybaczyć. Pizza prezentuje się, w kamerze wygląda na czerwone, ale nie. Nie jest. Ta wygląda tak, a ta wygląda tak. Zaraz będziecie mówić nam smacznego, a ja wam pysznej pizzy i wypróbujcie. Tylko powiem wam, że ja następnym razem będę robiła ciasto osobno, czyli 2 i 2. Moim zdaniem tak będzie lepiej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa.